Program dla dzieci z Ukrainy jako Rotary Klub Polskie i ICC Polska rozpoczęliśmy 4 lata temu, 4-5 lat temu. Stwierdziliśmy, że dzieci potrzebują trochę ciepła, potrzebują pomocy i potrzebują zrozumienia u dorosłych. To, czego często nie znajdowały u siebie z różnych względów, ze względu na wojnę, ze względu na sytuację polityczną, ekonomiczną. I tak zaczął się nasz program współpracy z klubami ukraińskimi, które w ówczesnym czasie były w jednym dystrykcie z nami. I zaczęliśmy dzięki znajomościom, dzięki innym członkom klubów Rotary wyszukiwać dzieci, które potrzebowały pomocy z rodzin, gdzie jedno z rodziców zostało ofiarą wojny lub też kaleką. I tak nasz program się zaczął i z wielką przyjemnością go kontynuujemy, bo widzimy, jak te dzieci reagują, jak te dzieci się zmieniają, jak te dzieci się otwierają i w jaki sposób inaczej patrzą na świat, tak jak powinno dziecko, z odrobiną uśmiechu. Jestem jedną z tych osób, która towarzyszy tym dzieciom podczas przyjazdu, czyli na stacji we Lwowie, gdzie mają zbiórkę wszystkich grup z całej Ukrainy. I przyjeżdżamy do Zakopanego. Te dzieci są zamknięte, te dzieci są czasami agresywne, są nieufne. Są inaczej nastawione do życia. I te dzieci widzę w trakcie zajęć, bo przyjeżdżam również na kilka dni w odwiedziny i te dzieci odwożę później do Lwowa i widzę, jak są otwarte, jak są uśmiechnięte, jak są zadowolone, jak zupełnie inaczej patrzą na życie, na nas, jako na osoby zupełnie obce, na Polskę i na całe otoczenie. Także myślę, że trochę radości i trochę spokoju. Chociaż to jest krótki czas, ja rozumiem, nie możemy pomóc wszystkim i nie możemy dłużej, ale na pewno jest to fantastyczny relaks i terapia dla tych dzieci. I myślę, że dla rodziców też, bo po powrocie dzieci są uśmiechnięte, mają swoje dziecinne marzenia.